Siemka, witajcie. Tak na szybko pokażę Wam, jak rozpoznać muchomora czerwieniejącego, bo jak go zbieram, to większość ludzi od razu panikuje, że się otruje, że muchomor, że będę umierał. A muchomor czerwieniejący jest jadalny i bardzo smaczny. I teraz pokażę Wam, czym się charakteryzuje, po czym rozpoznać łatwo, że to jest ten, a nie inny grzyb. Dobra, już jestem. Jak widzicie, mam tu kilka owocników. One wyglądem różnią się znacznie od siebie w zależności od występowania. Ale co jest cechą charakterystyczną tego muchomorka czerwieniejącego? Jest on, owocniki sięgają średnicą kapelusza około 15 cm. Od spodu blaszki takie biało-różowawe, gęste. Trzon taki wysmukły, od 1 do 4 cm w średnicy. I co jest charakterystyczne? Muchomor czerwieniejący kończy się taką, podstawa trzonu jest taka bulwiasta, ale bez żadnej pochwy, bez niczego. Jest gładka, taka bulwka i tyle. Co jest najbardziej charakterystyczne dla muchomora czerwieniejącego? Niech mi wyostrzy kamerka, mam nadzieję, że się to uda. Będzie widać. Bardzo charakterystyczną rzeczą jest taki bruzdowaty pierścień, taki karbowany. To są tak jakby odciśnięte blaszki. I w tym muchomorku to jest taka bardzo cecha charakterystyczna. Jest jeszcze podobny muchomor do tego, jak on się nazywa? Amanita panterina. Pamiętam nazwę łacińską, a zapomniałem polskiej. A, muchomor plamisty. Jest trujący. Ale on ma gładki właśnie pierścień, więc po tym najłatwiej rozpoznać. Jest bardziej brązowy, bo muchomor czerwieniejący to ma taki, jest brązowo-czerwonawy, miąższ jest różowy i też charakterystyczne jest to, że jak znajdziemy robaczywego albo uszkodzimy miąższ, to robi się taki czerwony. I tutaj widać, mam jeden taki mocno zjedzony przez czerwie i ten miąższ się odbarwia tak na czerwono. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać w kamerce, też już jest po południu, ale jest to takie dość charakterystyczne. Tutaj też widzimy, o, jest też tam przez czerwie podgryziony i robi się odcień czerwony, czerwonawy. Także główną charakterystyczną, najbardziej rzeczą to jest ten pierścień, który jest taki karbowany. Pokażę w kilku tutaj przypadkach. I nie ma co się bać muchomorków, trzeba po prostu poczytać, pooglądać, albo niech ktoś Wam pokaże, kto zbiera. Jak poznacie te cechy charakterystyczne, to się nie zatrujecie, a będziecie się cieszyć smakiem tego grzybka. Nie wiem, czy dobrze wyostrza mi kamera, czy to widać dobrze. Ale widzimy tu, gdzie są blaszki uszkodzone, taki się robi odcień czerwonawy. Ma takie plamki od biało-żółtych po różowe. Mówię, w zależności od występowania. I kapelusz jest też taki brązowawy. Czasem ma takie odcienie czerwonego. I bulwiasta podstawa trzonu, bez żadnej pochwy. Także chyba w zasadzie tyle chciałem Wam powiedzieć na temat tego grzybka. Jak go można przyrządzić? Pewnie zrobię niebawem filmik. Możemy je przyrządzić jak rydze czy gołąbki na masełku uduszone. Możemy, jak mamy większe okazy, w panierce, jak kanie. Także to różne zastosowania, bardzo dobre. Jak mi się uda jeszcze w niedługim czasie znaleźć, to nagram Wam, jak je przyrządzam.
Także dzięki Wam za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć, pa.